A witajcie, witajcie na zewnątrz. No i cóż, przyszła chyba ta, jak to się mówi, wieku pomna chwila, jak to mówią, żebym was zaprosiła do własnego ogrodu. Ciągle padało, no wiadomo, trzeba ogarnąć. I tutaj widać w pierwszej kolejności kukurydzę. Myślę, że sobie dadzą jeszcze fajnie radę. Ładnie rosną, słodka, normalna taka kukurydza do gotowania na kolby. Tutaj się posiała prawdopodobnie, ale nie mam stuprocentowej pewności, dynia, która tutaj była w tamtym roku, samosiejka, więc ją zostawiłam, no niech będzie, nie? Rośnie to, niech rośnie. I jak zwykle, zaczynam od końca, zobaczymy jak czasowo wyjdzie ten film. Czyli podzielę go na dwie części, czy w jednej części wam dam, bo jeszcze ciut ogrodu mi zostało do ogarnięcia. Pomidory tutaj, cały rząd pomidora. Intensywnie je trzeba, wiadomo, podwiązywać wyżej w gruncie. Teoretycznie plan był taki, że pomidorów w gruncie ma nie być, tylko w szklarni. No ale oczywiście ja to... Jakbym nie nasiała, jak to mówię, jak szaleniec jakiś, to inaczej by nie mogło być. No tutaj jeszcze od czasu do czasu trzeba przyjść i jakieś wilki pobrywać. Ale myślę, że sobie radzą dobrze. Starałam się puścić na dwa pędy w tym roku pomidory. Nie wiem, czy to mit, czy nie, że będzie więcej owoców, czy nie. Zawsze zazwyczaj starałam się na jeden pęd, chyba że coś tam przypadkiem poszło na dwa pędy. Także kochani, tak to u mnie wygląda. Fajnie się porozkrzywiały. One jeszcze kwitną. Wiem, że niektórzy już mają pomidory fajnie pozawiązywane. Szklarnie już się u mnie zawiązują. Myślę, że też nagram o tym odcinek, jak nie dzisiaj, to któregoś wieczoru w najbliższych dniach. Ale te się fajnie tutaj zaklimatyzowały i fajnie rosną. Przyjdziemy obok nich, tak koło każdego przecież się nie będę zatrzymywać. Zobaczymy, czy mi się uda ta zgodność odmianowa, ale się okaże. Ale radzą sobie fajnie. Tutaj tak dosyć wolno, żeby można było zobaczyć. Kącik dyniowatych, późniejsze, bo tam są na samym początku, myślę, że wcześniejsze. Tutaj z tego co widać ta cukinia żółta, bo ona ma takie charakterystyczne barwy na liściach. Tutaj jakiś żółty liść, tak w kąciku. I zobaczymy, jest, widzę, też zielona cukinia widać. O, zobaczcie już jaki ładny okaz jest. Nawet widzicie, odkrywam z wami tutaj co się dzieje. Ładny już okaz zapylony. Zielony, bo zieloną wysiewałam i wysiewałam właśnie patisony. Tutaj pewnie nie zapylona uschło, albo zapylona, fajnie się zapylają, także się dzieje. Tutaj obok właśnie pomidora bardzo ładnie sobie radzą. Ślimaki je nie dopadły, ale niestety kapusta pekinka nie miała aż takiego szczęścia. Myślę, że to są pewno kalafiory, ale również mogą być to też kapusty brukselki z moich wysiewów. Zobaczymy, czym to się okaże. Jest trochę tych kapustnych tutaj. Były pryskane od tych właśnie białych tych, ale nadal to się utrzymuje. I może takie pytanie do was tak przy okazji. Może ktoś wie, co dodawać po prostu do oprysku, żeby on tak nie spływał z tych liści podczas wykonywania właśnie oprysku. Cebula, no trochę powiem wam, że chyba mi turkucz podjadł, ale jest. Ona późniejsza, ale sobie radzi. Te moje selery, o dziwo. No jeszcze się pojawiają chwasty po deszczu. Te moje selery, o dziwo, z moich wysiewów, bardzo, bardzo późne, no złapały się, nie powiem. Złapały się i ładnie nawet tutaj rosną. Także myślę, że coś z nich będzie. Cebula też tutaj
powkładana i z dymki, i z sianki i tak dalej. I tam bliżej pewnie końca te ładniejsze selery, przewiduję, że te są właśnie naciowe selery, bo były też naciowe sadzone. One jakby miały takie ładniejsze tutaj te ładniejsze natkę, nać. Ale zobaczcie. Niestety, pekińska kapusta nie miała tyle szczęścia. No to jest. Bez komentarza pozostawmy. Tutaj mamy jeszcze dwa krzaki papryki. Takiej biedniejszej była włożona i rośnie sobie tutaj wilka od razu na pomidorze. Może będzie miała szansę urosnąć, może nie. Ale rośnie, wiadomo, można sobie tutaj teraz popatrzeć bliżej cebulkę i te selerki. Także ładnie sobie radzą. Wiadomo, te kupny są o wiele, wiele większe. Oczywiście pies musi gębę drzeć, no bo jakby tak. No i tak może nie wiem, czy u arbuzów od ostatniego nagrywania się coś zmieniło. No może się zmieniło, nie? Od razu też wam pokażę. Bo był poświęcony arbuzom i tym ogórkom odcinek. No na pewno ta sałata poszła w górę, za co ją wysiałam. Chociaż zastanawiam się po co, jak myśmy jeszcze tamtej nie zjedli. No ale dobra. Może jakoś podołamy, damy radę. O, widać ładnie właśnie przebarwienia na listkach. Kiedyś ktoś mówi, o to jest choroba. Nie, to nie jest choroba. To jest taka odmiana. Tam dalej widać, bliżej tam. To taki urok takiego arbuza. Jest to taka odmiana po prostu. No coś mi zaczynają kwitnąć pomaleńku. No są wiadomo. Po przejściach tych, jak to się mówi, zimno swoje zrobiło. Tutaj jakiś koperek. Jeszcze coś jest. Koperku. Także nie mam ich w tym roku arbuziaków za dużo. No ale jest, wiadomo, nie? Coś tam zawsze urośnie. Sałata. Tutaj koperek. I tutaj w tych miejscach, gdzie nic nie było, poposiałam jeszcze, miałam pół paczki pietruszki i pasternaka. Pół paczki. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Tutaj dalej arbuziaki. Koper w tym roku, biedę z nędzą. Cebula. I tutaj w tych lukach, gdzie jest właśnie cebula, tam posiałam pół rządka, wyszło mi jeszcze buraczka naciowego. Bo mam tylko pół rządka, także na natkę myślę, że on spokojnie da radę. No i widać tutaj wyszła. Jeszcze nie wszędzie widać. Gdzie niegdzie właśnie w takie luki wrzuciłam jeszcze fasolę. Będzie szparagówka na jesienny po prostu zbiór fasoli szparagowej. Moja już fajnie zawiązuje strączki. Zaraz dojdziemy, to wszystko wam pokażę i jestem taka, powiem wam, bardzo ekscytowana, zwłaszcza tą fioletową i jednocześnie zszokowana. Ale to idziemy po kolei, prawda? Ogórek gruntowy, którego wcześniej widzieliście, ale myślę, że to tydzień wcześniej chyba był film. A, zmiany są. No już będziemy lada chwila zbierać ogórki. Trzy ogórki już się przyznam, bez bicia zerwałam stąd. Także już się zaczyna. Sezon ogórkowy. Moje ogórki były z rozsady, więc o. Już są takie egzemplarze ogórka, a ogórek w ciągu nawet nocy bardzo ładnie urośnie i będzie się nadawał na mizerię. A co Monia zrobi z sałatą, to Monia tego nie wie. A jeszcze mam masę tej sałaty, którą trzeba po prostu jeść. A jak już są ogóreczki, dosyć ładne, zobaczcie, pozawiązywane, także będą fajne zbiory. Ja w tym roku myślę, że tak mi się ogórka posiałam, ale o, są. Prawie już na każdym krzaczku są dosyć ładne, widzicie? Nawet jak ktoś lubi takie strasznie małe,
korniszonki to już takie można sobie zrywać. My na razie będziemy się najadać, jak to się mówi, na mizerię, a potem wiadomo, coś na pewno też zrobię, nie? Jakieś przetwory. A masę macie tam tych różnych przepisów na ogórki, także myślę, że jeżeli ktoś jest nowy, a nie widział, to oczywiście zapraszam na playlistę przetworów z ogórków, to tam są różne cuda, niewidy, sałatki. Także widzicie, fajnie to wygląda. Oko cieszy. O, takie. Wiem, że zawsze dużo gadam. Film długi wychodzi, no ale cóż, tak mam. Niestety. Dla cierpliwych, nie? Zobaczcie. Ogóreczki. Jeszcze były takie ciut-ciut. Praktycznie prawie nic nie było. A teraz już o. Będę zaraz zbierać te ogórki. O. Za dwa dni na pewno. Ten już nawet opcjonalnie byłby do zbioru, ale niech rośnie większy. Jakieś małosolne na pewno wlecą. Zrobię sobie. Oczywiście przepis na małosolne też macie. Jakbyście nie mieli. Macie. Co wy tam nie macie u mnie już przez te kilka lat. O. Jest. O, i tutaj już jaki ładny egzemplarz. A dwa dni będę już je zbierała. Może nawet jutro wieczorem, jak one w ciągu doby te większe mi tak ładnie urosną. O, ogóreczki. Jestem, powiem wam, że pozytywnie zadowolona. Tam widać ogórka. Jeszcze do końca przejdę. I zaraz pójdziemy do fasoli. Już jak jesteśmy przy tych ogórkach. Także będzie. Z ogóreczków co robić. O, tu liście zasłaniają. A tutaj kolejne sztuki są. Tutaj kolejne ogóreczki. No już witam dalej. Już nie ma co iść. Jak coś się pojawiło tam. O, jeszcze widać tam jednego. Widać go? Chyba go widać. Widzicie go. Także dosyć spory. Już larni wiadomo. Też zbieram już na bieżąco. Już za dwa razy zerwałam po kilka sztuk. Także jest tak. Dobra. Teraz przejdziemy może do tych fasoli. Bo wyjdę z ogórków. Nic tu nie podeptać. Słonecznik, samosiejka. Ten i ten. Samosiejka, fasolnik. Dane ma te tyczki. No na tym może będzie widać. Jeszcze nie kwitnie. Nie wiem, czy on będzie taki późny. Pierwszy raz mam. Nie kwitnie. I tak jeszcze właściwie żaden. Nie kwitnie. Fasola zielona. Chyba to będzie ta zielona. Fasola. Bardzo bogate kwitnienie jak na razie, ale na niektórych krzakach, na tych akurat nie. No tutaj mamy taki na przykład egzemplarz. To już o. Wiążą się bardzo ładne fasolki. I myślę, że tydzień góra do półtora tygodnia nie będziemy mieli swoją fasolkę. Jak się oberwie te większe fasolki, to potem te, które się nawiążą, to będą po prostu też rosły. Nie wyrywam krzaka, tylko obrywam. No nie mam aż dużo krzaczków tej zielonej, bo mi zjadły rozsadę te ślimaki, ale kilka krzaków jest. Jeszcze tutaj dosiałam, tam chyba z przodu coś jest dosiane do zbioru jesiennego po prostu. O, fasola się ładnie wiąże. No troszkę czasu minęło, nikim wam wiesz, cokolwiek mogę udokumentować z ogrodu, ale myślę, że wcześniej to niewiele coś tutaj się też działo. No zachwaściło się strasznie po tych deszczach, więc trzeba było to ogarnąć. Także tu mamy te
fasolki, tak do pół rządka. Tu bób, słoneczniki też samosiejki. Teraz się cofnę. Cofnę się, bo tutaj też dałam patyki. Okazało się, że niby pisało, że ta fioletowa fasola ma być fasolą tą karłową, ale ona taka troszkę wyższa. Może do jakiegoś ładniejszego krzaka podejdę, żeby było dobrze widać. Jest prawie cały rządek. Pierwszy rok u mnie ta fioletowa fasola. Kucniemy sobie. Też już jest bardzo dużo nawiązanych fasoli. Zobaczcie. Może nawet ta fioletowa fasola będzie wcześniejsza jak ta fasola zielona. Z tego co ja zauważyłam, to jak dla mnie, to ta fasola fioletowa jest bardziej plenna. Więcej jakby tutaj było tych strąków zawiązanych na tej fioletowej. Albo to jest takie moje odczucie, ale zobaczcie, już ostatecznie można by było sobie takie większe wybierać, zrywać i po prostu gotować. A w ciągu, jak to się mówi, doby dwóch, fasolki pięknie podrosną. I one mają takie kwiaty fioletowe. Nie wiem, czy to jeszcze będzie widać. O, nie nagrałam w fazie kwitnienia. Mają takie kwiaty fioletowe, ładne. Z tego, co wiem, nie wiem, jak tam się udało po prostu uprawa, bo ten mój fasolnik to na razie nie kwitnie, no i będę oczekiwać, co to się z niego tutaj urodzi, jak to się mówi. Bo ma być cienkie i długie stronki. Będziemy czekać i zobaczymy, czy u mnie się ta uprawa uda. Jak na razie ślimaki nie upędzlowały, to jest dobrze. Jeżeli chodzi właśnie... Oj, czekajcie. Bo mi się ręką sztucznęły, telefon mi się zruszył. Jeżeli właśnie chodzi o ten, o tą fasolę, nie? Fioletową, co wspomniałam, to ja mam ten właśnie fasolnik zielony, a taki fasolnik koloru takiego jak moja ta fasola fioletowa posadziła sobie koleżanka Mardar. Nie wiem, na jakim etapie i wzrostu jest ten fasolnik. Jakoś jeszcze chyba nie nagrała o tym filmu. Mam nadzieję, że się poprawi i nagra, jak fasolnik u niej rośnie. Fasola u niej, wiem, że z wysiewów to była totalna porażka, mówiła. Nic praktycznie nie zeszło. No u mnie, nie wiem, jakby to by było bezpośrednio do gruntu. Z rozsady, jak widać, ładnie rośnie. Pewnie coś na etapie wzrastu zjadło. No ładne są te strączki tej fasoli, prawda? Ja tu się będę, wiecie, trochę rozczulać nad tym. No ale jak to ja, nie? No fajne to jest, nie? Radość sprawia, że od nasiona. No i też czekamy na te, jak to się mówi, na te nasze rośliny. Jakieś nowe odmiany, nowości. Jak to się sprawdzi, ale widzę, że to jak na razie, jeżeli chodzi o wzrost, ta fasola fioletowa fajnie się sprawdza, bynajmniej u mnie. Ponoć mówią, że po ugotowaniu to ona normalna jest, zielona. Zobaczymy, jak smakowo będzie, oczywiście. Zrobię na kanale chociaż jakiegoś shorta, testa smaku, a może cały film z fasolki, bo fasolkę ugotować i wiecie, z masełkiem i z włóką tartą to chyba nic skomplikowanego nie jest. Także już lada moment to będą zbiory fasolki. No i myślę, że ja na tej fasolce już tutaj zakończę pierwszy etap raportu z ogrodu, czyli podzielę to na dwie części, bo się trochę rozgadałam. A już jest prawie 20 minut, także kończę i nagrywam dalej, ale to już będzie w części numer 2 z ogrodu. No to dobra.